10. festiwal NNW, czyli Niepokornie, Złomni, Wykręci się, rozpoczął. Pierwsze pokazy filmowe już są za nami, plener już gotowy, koncerty, akcje plastyczne. Za chwilę duże widowisko muzyczne, Radość Niepodległości, bo tak, bo dzisiejszy dzień to właśnie radość setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Darek Kordek, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czy Grażyna Szapołowska, to jest to, co na naszym placu będzie się dzisiaj działo. Dzisiaj to również ważne dwa filmy fabularne, to Dywizjon 303, polska produkcja, oraz film Dunkierka. Pokazujemy, jak to na świecie po prostu opowiada się z wielkim rozmachem historii. Ważnym dniem dla nas, bo dzisiaj jest gala otwarcia, na której będziemy gościć wybitnych gości, ale mi się w wyjątkowy sposób warto podkreślić, że będzie wręczona nagroda dla profesora Felczaka. Przyjechała bardzo duża grupa Węgrów, między innymi pani ambasador Węgier w Polsce, pan Iwan Kowacz, historyk wybitny Attila Szalay. To wszystko będzie się działo dzisiaj. Też dzisiaj wręczymy nagrodę Źródło, nasze środowisko filmowe, które musi czerpać historię do opowiadania, chce honorować takich gości. Dostał profesor Szwagrzyk, dostała pani Zosia Pilecka, dostała pani Lidia Lwow-Eberle, a w tym roku uhonorujemy kogo? Andrzeja Kołodzieja, osobę z tej najnowszej historii, bardzo żywa, która nas, filmowców, ciągle gdzieś inspiruje i wyciągamy go przed kamerę, żeby opowiadał. To wszystko dzisiejszego dnia, tylko jednego dnia, a widzimy, jak dużo się dzieje.